Siostro! Co tam jest? To również było moim przywilejem otwierać słowo przez Damianę. Rzadko mi się zdarzało, drodzy, w mojej służbie otwierać Słowo Boże i czytać wersety, kiedy ktoś z pamięci kończy te wersety albo je parafrazuje. Inaczej mówiąc, kiedy ktoś ma bardzo dobrą znajomość Słowa Bożego. Bodajże po kilku miesiącach Damian mi zakomunikował: pastorze, już przeczytałem Biblię w języku angielskim i co dalej? Zrobię to po raz kolejny. To również było moim przywilejem obserwować, jak Pan Bóg dotyka Twojego serca, jak Twoja radość, odwaga wzrasta w Panu Jezusie. Dlatego teraz, drogi bracie Damianie, na wyznanie Twojej wiary i na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.